Jacek Kurski ma nową pracę. Będzie teraz dyrektorem w Banku Światowym w Waszyngtonie. Z pensją co najmniej 1 000 000 złotych rocznie. Oficjalnie rekomendował go prezes NBP Adam Glapiński. W oficjalnym komunikacie jest o wielu talentach Kurskiego i doświadczeniu. O budowaniu partyjnej propagandy w TVP nie ma ani słowa. Arleta Zalewska. Chcieliśmy zapytać, jak pan ocenia nominację i nową posadę Jacka Kurskiego? Tak, nie wiem na razie. Bank Światowy. Tak dziś na gorąco nie politycy wiem, PiSu to chyba nagroda. Próbowali tłumaczyć decyzję o nowej posadzie dla Jacka Kurskiego. Spodziewałem się innych funkcji. Może to jest taki sygnał, że on się już liczy z tym, że PiS przegra wybory i lepiej nie startować do Sejmu, tylko uciec za ocean. Pani redaktor, uciekam od tego rodzaju spekulacji. Bardzo ciekawa wymiana myśli. To teraz fakty. Jacek Kurski decyzją Adama Glapińskiego został nowym przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, to dane za 2021 rok, Kurski będzie zarabiał co najmniej 1 000 000 złotych rocznie, czyli, i to tylko podstawowa pensja, ponad 83 tysiące złotych miesięcznie. I co warto podkreślić, pracownicy Banku Światowego w żadnym kraju nie płacą podatków. Wszystko dla dobra Polski. Nowa posada to zdjęcie archiwalne, oznacza dla Kurskiego wyjazd i pracę w Waszyngtonie, co on sam potwierdził. Dziś tak. Świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłuży się Polsce. No jak to nagroda? Nagroda? Oczywiście. A ma kompetencje, żeby tam pracować? Ma. A za co nagroda? Przede wszystkim za to, że w odpowiedni sposób kierował telewizją. Zrobił straszne rzeczy i dostanie za to strasznie duże pieniądze. Niezależnie od ekonomicznego wykształcenia, które Jacek Kurski akurat ma, dla opozycji kluczowe i dyskwalifikujące dla pracy w Światowym Banku, panie prezesie, jest to, co były poseł PiSu robił jako szef rządowej telewizji przez ostatnie prawie 6 lat. Przez takich ludzi jak Kurski mamy w Polsce nienawiść w życiu publicznym? Jedyną rzeczą, na której zna się Jacek Kurski, to jest chamska, ordynarna propaganda. I co w kontekście tych zarzutów ważne? Zgodnie z oficjalnym kodeksem postępowania od dyrektorów Banku Światowego wymaga się m.in. poszanowania godności innych ludzi, wspierania różnorodności i różnego pochodzenia. A to wartości, których, Kurski dziś co podkreślają posłowie opozycji, Kurski nie tylko nie szanował, ale to z nimi walczył. Postępująca ruina nie tylko wizerunku Polski w świecie, ale też reputacji Polski. Wszystkie państwa wysyłają do Banku Światowego swoich najlepszych ludzi. Według naszych informacji Jacek Kurski walczył o Ministerstwo Cyfryzacji. Chciał mieć gabinet i ludzi do budowania swojej pozycji w rządzie. Na to Kaczyński się nie zgodził. Zamiast tego miał mu zaproponować ministra, tyle że bez teki, ale tej oferty Kurski nie przyjął. Pewnie nie chciał go mieć w rządzie. Czegoś się obawia? No, charakteru, tak? I kolejnego konfliktu, nie tylko Ziobro-Morawiecki, ale też no, Kurski. Tak, eksplozję ambicji i, no i tego nie chciał, żeby miał mandat polityczny. Adam Glapiński w listopadzie nie przedłużył kadencji dotychczasowej dyrektor w Banku Światowym, doświadczonej w sektorze bankowym Katarzynie Zajdel-Kurowskiej. I to po niej stanowisko dostał Kurski. Arleta Zalewska, fakty.